Witam, z tej strony Rona, to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Rayman Redemption. Dokładnie tak, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dokładnie tak, ciśniemy z poziomem The Lair of the Chess Master. Lecimy, moi drodzy, dokańczamy Playtopię. Dokładnie tak. I takie trzy rzeczy, o których aktualnie chciałem powiedzieć względem poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku stwierdziłem, że prezenty, które były w DS-owych Raving Rabbitsach, są identycznego koloru. Okej, dobra, zaraz dokończę. Jack, tak? Moje triki drzwi przysparzają ci problemu. Sorry, gościu. Są zwykle spokojne, ale przez Mr. Darka. Zostały przestraszone, tak? I przez to się zamknęły, dobra. Jedyny sposób, by je otworzyć w tej chwili, to znaleźć odpowiednie klucze. Niestety klucze zostały gdzieś ukryte dzięki złym Jesterom. No kurde, to są te śmieszne pajace, co rozśmieszali królów, przysięgam. No nieważne, wiadomo o co chodzi. Mam tylko ten jeden, ale myślę, że z twoją pomocą... że to ci pomoże rozpocząć, proszę cię bardzo. Dzięki, bro. O, chciałem zebrać pieśń, ale się nie udało, dzięki. Okej, co ja chciałem powiedzieć, tak... że aktualnie klucze, znaczy prezenty, co ja gadam, prezenty w tej grze są identycznego koloru co w Raving w grze Raving Rabbids na DS-a i z bardziej mylnego. Nie wiem, czemu pomyliły mi się kolory, to mi Kowal zresztą o tym napisał. Faktem wciąż przystaję przy swoim pomyśle, że Riemani wziął pomysł z Raving Rabbidsów DS-owych, bo tam też dawały nam nowe kostiumy aktualnie tam na DS-ie, tak samo jak tutaj w aktualnie Redemption, więc wydaje mi się, że jak najbardziej, tylko po prostu kolory są nieco inne. Dokładnie tak. Pyk. No, co ja tam chciałem jeszcze powiedzieć, mam kolejny klucz, moi drodzy, więc tak, to jest dosyć ciekawy poziom z szukaniem kluczy, tak by the way. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, dobra, to nie do tych drzwi. Jak mówiłem w poprzednim odcinku aktualnie, że te segmenty z tym pędzlem tutaj występują o niebo częściej. Więcej tego jest niż w oryginale. Okazuje się, że w oryginale w ogóle go nie ma. Ups! Więc taka jest moja aktualnie wiedza. Tutaj, jeśli chodzi o oryginalny Rayman 1, więc tak. Więc wybaczcie za wprowadzenie w błąd. Tak, jak najbardziej w oryginalnym. Oh boy! W oryginalnym Raymanie 1 nie było aktualnie tych segmentów wcale, dokładnie tak. Bierzemy sobie P. I ostatnia rzecz, jaką chciałem powiedzieć, jeśli chodzi aktualnie o klatki i o nowe. O zwiększenie sobie HP, tak? W poprzednim odcinku mi się myliło, jednak nie za 100 jest kolejny upgrade HP, tylko za 120. To też mi Kowal zresztą o tym napisał. Upsi daisy. więc tak śmiesznie. Tam... O, tu coś jest. Tu coś jest aktualnie. Mamy złotą piąchę. For a win. Wiem, że tam żeśmy mieli jeszcze jakąś klatkę. Jeszcze nie wiem, jak się do niej dostać dół. Ale będziemy próbować. Dobra, pyk. O ty... pajacu jeden. Tutaj coś... nie. Już myślałem. Okej. Tych pajaców tutaj pominiemy, chciałem powiedzieć. Kurde bela. Tu mam kolejne drzwi. O. Jak mam się tutaj dostać do? Dobra, tu się nam pojawił puzelek aktualnie. Ciekawe swoją drogą platformy. Not gonna lie. Okej. Pajacu jeden. Dobrze. Tu jest klatka.
Nie wiem, czy tamtą klatkę, jaką widzieliśmy wcześniej, w ogóle jeszcze będę miał do niej jakikolwiek dostęp. Śmieję wątpić tak trochę. No ale to może tylko ja. Mamy tą klatkę za to. No ale bardzo możliwe, że tamtą pominąłem już bezpowrotnie. A. To jest coś w dole? Aha, no tak. No tak, racja. No dobra. To nie było zbyt mądre z mojej strony. No nic to. Okej. Mamy aktualnie małego Raymana. O boj. Mamy kolejny klucz. Po co nam ten mały Rayman? Póki co, nie wiem. Było do tego segmentu, który zrobiłem bez mojego Raymana? Załóżmy. Nie widzę sensu, żeby specjalnie łazić jako mały Rayman. Zwłaszcza, że dosłownie wszystko tutaj krzyczy dużym Raymanem, więc like, literalnie. Dobra. Byłem siakalakę. Tak, tutaj mamy sporo drzwi, widzę. Mamy tutaj jeden klucz. Picobello. Przyspieszymy troszeczkę to wspinanie się. Do których ja mam tutaj... Pajacu jeden. Do których ja mam tutaj... Tutaj. Okej, okay, do tych drzwi mam klucz. Jezu, coraz więcej was, pajace jedne. Dobra, teraz... Jesus. Tutaj. Dobra. Teraz... W tamtą stronę. O, właśnie. I do ostatnich. Okej. Okay. Pysznie. Przysięgam. Dobra, zbieramy sobie tingi. Yo. I mamy checkpoint. Dobrze. Dobra. Tutaj mamy py. Ja sobie z wielką chęcią wezmę. Właśnie tak. No kurde, co za pajace, no. I tutaj jeszcze tak to wygląda, dobra. Tylko be... Elo! To jeden z tych pajacy. Dobra. Okej. Okay. Nic. Ow. Ow, okej. Okay. Tam mogłem się jakimś cudem dostać. Nie wiem tylko jakim, though. Ale jakoś na pewno. Oh well. O, i pewnie tu by mi się przydał mały Rayman. Ale jak ja miałem to wszystko przejść jako mały Rayman, naprawdę? O nie, tutaj jest. Dobra, to nic nie mówiłem w takim razie. Lol. Dobra. To lecimy tutaj w takim razie. Au. No, mamy ten klucz, okej. Okay. Nice. Picobello w takim razie. Okej, moi drodzy, wybaczcie, miałem krótką przerwę. Lecimy, dokładnie tak. Więc no, tak mówiąc, dobrze widzieć w takim razie, że zdobycie tego klucza było takie easy, bez większego kombinowania, bo już myślałem, że Jezus, tu było trzeba zrobić, żeby zdobyć ten klucz w ogóle, like what the fuck. Halo. O, dziękuję. I da się skończyć poziom jako mały Rayman? Czas przetestować. Tak, da się. Co do zasady się da, tylko gra zmienia z powrotem w dużego, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Koncept totalnej ciemnicy powraca, uwaga. Coś, czego jestem i fanem, i zarazem mniej. Tam coś się świeci. O. A. Okej. Okay. Dobra, mogę stąd wyjść? Tak, mogę. No, jestem pod względem wizualnym, wygląda to bardzo ładnie, ale czy lubię ten koncept co do zasady gameplayowo? No tak, tak średnio bym powiedział. Nie jest najgorszy, ale nie żebym się jarał, patrzę, uhuhu, segmenty w ciemnicy, ale fajnie. No nie, no tak to tam nie ma, oh fuck. Oh fuck. Gerari Hir Pajacu 1.
Mamy klucz, moi drodzy, tak więc niech on tam przejdzie teraz. O, właśnie, i wracamy się do tych drzwi. Jedyne co lubię w tych segmentach, to muzykę. Tomek, kurwa. Jesus. No. Ja tam mogłem iść w górę, prawda? Pewnie mogłem. To by było na tyle, aktualnie. W samochodzie. Please. To. Zapomniałem się schylić. Tak, chcesz dostać tam na górę. Po ptokach. Po ptokach. Dobra. Mamy pi. O. Śmiała pani, już myślałem, że to jakiś przeciwnik. A to typ od checkpointa. Lol. Get out of here. Okej, okay, tutaj mamy lumkę. O, właśnie. Właśnie, mówiąc o lumach, to tutaj mamy lumy, ty, świecące się lumy, like Riemanni dodał lumy z prawdziwego zdarzenia do gry. Przysięgam, no wygląda jak luma literalnie. Okej, okay, tutaj mamy klucz, no, zakładam, że trzeba iść w dół. Tak. O. To był jakiś napis. Nie wiem jaki, bo zużyłem zebrać jedną część. Przez magnes. Gdyby nie magnes, to bym wiedział. A tak to zebrałem, całe dwie literki spadają z tu, przez co nie wiem, co tu było napisane. Fuck. Pewnie mi ktoś napisze. Tego jestem pewien, przysięgam. Wy to tam jesteście chodzące w Wikipedii, jeśli chodzi o tą grę. Literalnie. Oh fuck. Dobra. Okej, dobra, to ty, ja nie wygram tej walki. O, właśnie. Run, bitch, run! Okej. Dobra, czy to jest... Tak, to jest klucz do tych drzwi. Nie. Tutaj coś jest? Tak podskoczyłem, bo... No, coś tam jest. Coś tam jest indeed. Jest tam piącha. Ha, dobra. O! Możliwe, że jakoś się zaraz tam dostanę. Dobra, nieważne. Goddammit. Nie pomaga, panowie, że strzelacie najczęściej w nieco innych kierunkach. Dobra, teraz mogę tu spaść. Powiedzmy, że było worth it, bo teraz będę musiał się z powrotem tu wspinać. Hej. Dobra, teraz było picobello. Tutaj coś było? Tutaj nie ma nic. Nie ma nic. Tam coś było? Nie. Dobra, już mam zwidy przez tą ciemność. Dobra. Ale wiecie, w takich grach jak Rayman Redemption, takie ciemnice są jeszcze spoko. Panie, znaczy gro o nazwie Sonic Supermyd, przysięgam, i taki segment w Speed Jungle, like... W Soniku to jest kuźwa, no debil na to wpadł, po prostu debil. Sonic to nie jest gra, w których tego typu segmenty są dobre, bo w Soniku przypominam, że trzeba biec szybko. To jest taki, powiedzmy, standardzik Soników. A przy takich Raymanach, które są wolniejszymi platformówkami co do zasady, no chyba, że bierzemy gry UbiArtu, no to kompletnie inna sprawa. Przysięgam, no to tak trochę nie działa. Co tu jest? To jest moje pytanie. O, właśnie, bo coś tu jest. O! Coś tak czułem, coś tu jest. A, to jest klucz. Do którego jeszcze się nie mogę dostać. Dobra, zakładam, że tu jeszcze przyjdziemy. Ale zapewne najpierw ten segment trzeba przejść. Tutaj jeszcze mamy aktualnie Tinga. O! Tutaj również był Ting. Coś się pojawiło. O, właśnie to. To klucza jeszcze nic. Dobra. Oh. O! Nice, mamy statuetkę. Dobra, tutaj też jest potrzebny klucz. No zapewne ten, który tam jest właśnie. No może jednak już coś się pojawiło. Nope. Okej. Okay. Co? Ciekawie. Ha. O, no właśnie, coś tak czułem. Ten magnes, kurde, muszę wam powiedzieć, że na dobrą sprawę on jest bardzo fajny, ten magnesik, ale
on powoduje, że czasami, wiecie, jakieś tingi robią za... Może nie same sobie tingi właśnie, w tym jest problem. Umiejscowienie tingów najczęściej jest w miejscu, w którym mamy jakiś trigger, który coś nam pojawia. I przez magnes często i gęsto na ten trigger w ogóle nie nachodzą, bo skoro mi, wiecie, przyciąga tingi, no to mam wygwizdane. O, klateczka, proszę bardzo. Przez co czasami właśnie się zdarza, tak jak ty przed chwilą, że ja nie wiedziałem, że coś tam w ogóle jest. Więc nie wiem, czy w przyszłości nie będę miał wygwizdane na magnesy, bo one tylko powodują, że ja później głupieję, za przeproszeniem. Coś, czego z jakiegoś powodu sobie nie zdawałem sprawy, a tą grę wcześniej przeszedłem aż dwa razy, więc like... Może po prostu zapomniałem. Najprawdopodobniej tak. Dobra. No tutaj, tutaj jestem potrzebny jako mały Rayman. O! Weź wypad z tą pionką, typie. Tutaj coś będzie? Tutaj nie ma nic. A słyszę tutaj... O tych... Ach! Okej, okay, coś się pojawiło. O! Puzelki, moi drodzy. O! I nie tylko. Uwaga. O! Mamy kluczyk. Dobra. Okej. Okay. Wow. Było, kurde, blisko. No, kurde, ta wróżka musiała gdzieś... No nieważne, dobra, tam się już nie dostanę. Koniec poziomu, moi drodzy. Chyba, że coś się otworzyło wcześniej i ja głupi teraz nie sprawdziłem. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Dobra. Idziemy w prawo, I guess. O! Okej. Okay. Mów do pleców, pajacu. Chess Master, tak? Cóż, któż śmiał wejść do mojej pieczary, nie wiem, załóżmy, i wyzwać mistrza szachów, tak? Wiedz, że nigdy nie przegrałem ani jednego meczyku szachów, okej? Okay. Ty bierzesz białego króla, a ja biorę czarnego, okej? Okay. Celem jest, aby twój król pojawił się po drugiej stronie planszy. Okej, okay, zacznijmy. No dobra, let's fucking go w takim razie. No dobra, lecimy w takim razie. Oczywiście, że będziesz pajacu tutaj, kurde, oszukiwał. Ja nie mam innych pionków. Cepie. Ach, weź tą wieżę. Dobra. Co to jest ciekawy aktualnie pojedynek? Od tych. Od ty! Pajacu jeden. O, komengetsu. O. O to, żem się... Ale żem se zrobił teraz. Dobra. Muszę się skupić w takim razie. Uwaga. Ten plus jest taki, że ja aktualnie... Że mi pozwolił zacząć jako pierwszemu, więc... Chcąc, nie chcąc, ja pierwszy dojdę do samego końca. It's like... Gościu. Nie przemyślałeś tego. O właśnie. Lol, to miał być szach. Wygląda na to, że spowodowałeś szachmat. To się nie liczy. No jak się nie liczy, pajacu? Ja nie grałem fair. Co to były za piony, kurde? Okej, tutaj masz mistrzowski klucz. Teraz spadaj stąd, zanim wyzwę cię na rewanż. Okej, okay, nice. Trollo. Ezy. Okej, okay, dobra, nice. Tak więc, moi drodzy, lecimy teraz do poziomu Playful Flight. Lecimy sobie z naszym komarkiem. Yay! Let's go. Let's go. Okej. Okay. Gincie, przepadnijcie. O dobra, nieważne, idę tutaj. O właśnie, po upgrade. Ładnie, pięknie. Szczelanka. Get out of here. No napiszcie, moi drodzy, jak już jesteśmy w temacie szachów w dzisiejszym odcinku, przysięgam. O ty chuju.
Umiecie grać w szachy? Ja przyznam się wam bez bicia, że nie. Że nie. Ja jestem mistrzem szachów light, tak zwanych warcabów. Polecam wszystkim, przysięgam. W warcabach jest o niego mniej strategii. Może właśnie dlatego. Ja ogólnie w strategii jestem kiepski. Co do zasady, więc no. Czy zacznijmy od tego, że ja w sumie nigdy się nie uczyłem grać w szachy. Jedyne gdzie potrafiłem grać w szachy, to jak były te Windowsowe szachy swego czasu w 3D, to tam potrafiłem ogrywać bota na easy. Ale niestety nic ponadto. O, wiedziałem, że po innej stronie będzie coś bardziej cennego niż Tingi. Cóż za chamska gra? Ja nie wiem. Okej. Okay. W ogóle napiszcie, jak tam wam majówka, moi drodzy, mija. Mi bardzo dobrze. Miło sobie chwilkę odpocząć. Przy okazji mam właśnie czas, żeby a tu se ponagrywać, a tu se coś porobić, więc jest picobello. Mam nadzieję, że wam również dobrze mija majóweczka, moi drodzy. No i to by było na tyle. Okej, okay, dobra. Tak więc, moi drodzy, skończymy na tym dzisiejszy odcinek. Ile mam klateczek? 101. Dobra, więc... Well, kiepsko. Na razie. Dokładnie tak. Jeszcze 19, aż będziemy mieli kolejny upgrade. Moi drodzy, na tym odcinku będziemy kontynuować Playtopię. I rozpoczniemy Brain Games. Oh boy. Świat, który... Literalnie swoją nazwą już nawiązuje do Rayman Brain Games. I no... Ten poziom dosłownie krzyczy Brain Gamesami, więc będzie ciekawie aktualnie. Tak więc nie przegapcie z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał i zobaczymy na następnych odcinkach. See ya!